próbowaliśmy wyjaśniać, zapraszaliśmy na przykład komisję tą doraźną i w ogóle Rady Miasta na specjalne spotkanie. Oczywiście przybyło 6 radnych. Było to ciekawe spotkanie, zobacz, ci zainteresowani, możemy powiedzieć, w ogóle na to spotkanie nie przyszli. Nie dano nam sposobności wyjaśnienia, przedstawienia tych informacji. Na ostatniej sesji, kiedy przedstawiałem coroczną informację o realizacji projektów unijnych, no też nie umożliwiono mi odpowiedzi na pytania i też były próby przerwania moich wypowiedzi. No, tak jest naprawdę w tym momencie pytanie, czy tak naprawdę ktoś chce wyjaśnić tę sprawę. Czy ktoś chce mieć rzetelną informację, czy może jest tak, że już jest postawiona teza według stalinowskiej filozofii, dajcie człowieka, paragraf na niego znaje. Dlatego to dzisiejsze spotkanie i próba przekazania tych informacji. Ja na początek powiem bardzo mocno, jeszcze raz chyba w ten sposób, że ja odmawiam panu Bukowskiemu Jackowi, radnemu Rady Miasta Bydgoszczy, wiarygodności. Z trzech powodów. Po pierwsze, pan Bukowski Jacek, radny Rady Miasta Bydgoszczy, wydał wyrok przed kamerami telewizji publicznej bez dania nam prawa do możliwości wyjaśnień i odpowiedzi. Odmawiam mu wiarygodności. Po drugie, odmawiam mu wiarygodności, gdyż jako radny Rady Miasta Bydgoszczy w okresie minionych 11 lat, szczególnie w minionym okresie 10 lat, bo ta przemiana ostatnia jest właśnie jakaś taka dziwna, zatwierdzał projekt Funduszu ISPA, zatwierdzał projekt warunków umowy kredytowej z eborem, zatwierdzał projekt Funduszu Spójności, zatwierdzał co roku informacje na temat realizacji projektu inwestycyjnego finansowanego przez Unię Europejską, zatwierdzał informacje o modernizacji stacji na Czyszkówku, zatwierdzał warunki emisji obligacji przychodowych. I teraz po 10 latach akceptacji, mało tego, zatwierdza również rozwiązania systemowe w zakresie rozwiązań systemu wodokanalizacyjnego. I teraz nagle wszystko stawia na głowie. Odmawiam mu z tego tytułu wiarygodności. I po trzecie, odmawiam wiarygodności również z tego tytułu, że na początku lipca tego roku próbował wymusić na mnie rezygnację z odsetek karnych dla jednej z komercyjnych firm za przeterminowany kontrakt na kwotę ponad 1 000 000 euro. Nic nie uzyskał. Odmawiam, i mam na to dowody, odmawiam panu Bukowskiemu wiarygodności do oceny spółki prowadzonej przez spółkę inwestycji. Państwo, o Czyszkówku mówiłem, udało mi się na sesji powiedzieć wiele, więc może krótko. Pierwsza realizacja przerwana, prowadzona przez firmę GPW, na skutek tego, że firma GPW, konsorcjum, porzuciła tak naprawdę budowę. Myśmy w związku z tym musieli podjąć działania, aby tą budowę dokończyć. I tą budowę tak naprawdę zakończyliśmy. Są ostatnie prace związane z rozruchem. Natomiast, proszę Państwa, dużo się mówiło o jakiejś fantastycznej ofercie, bardzo korzystnej, przepraszam, której to myśmy nie przyjęli i z tego tytułu naraziliśmy miejskie wodociągi i mieszkańców na straty. Tak na marginesie powiem, że widziałem przez ramię urzędnika miejskiego listę materiałów, jakie komisja sobie zażyczyła od ratusza. Między innymi była prośba o tą ofertę. Więc jest pytanie, na bazie czego jest ten zarzut, kiedy nawet widać z tego komisja tej oferty nie miała. To jest ta oferta. Proszę Państwa, na bazie tego 1,5-stronicowego pisma mieliśmy przyjąć i podpisać nową umowę bez przetargu na kwotę 96 milionów złotych. Ja nie chcę mówić, że objętość cokolwiek znaczy. Gdybyśmy Państwu pokazali kontrakty, jaką one mają objętość, ile jest klauzul, informacji i danych, to jest spora sterta papieru. I teraz, proszę Państwa, przyjrzyjmy się może tej ofercie. To było, jakby z naszej strony, musiało być jednostronne zrzeczenie się wszelkich praw i wszelkich uprawnień. Po pierwsze, firma ta oczekiwała dodatkowo 96 milionów złotych, za które była gotowa dokończyć budowę, to podkreślam. Po drugie, żądała dodatkowych 18 miesięcy na dokończenie budowy. Mieliśmy my jako namawiający rozliczyć, zapłacić wszystkie faktury, jakie wykonawca wystawił już, czy byłby wystawił za te wykonane roboty. Dalej, mieliśmy zwolnić wykonawcę z odpowiedzialności za realizację. Wykonawca nie odpowiadałby w ogóle w żaden sposób za finalny efekt tej budowy. Czy Państwo sobie to wyobrażacie? Zbudują, cokolwiek wyjdzie, a jeżeli nie będzie działać, no to nie jest ich problem. Tak jak pan przewodniczący komisji, pan radny Jacek Bukowski, przed kamerami telewizji publicznej, powtarzam to świadomie, ogłosił bydgoszczanom, że w miejskich wodociągach są nadużycia, niegospodarność i nieprawidłowość. A wszystko oparł, jak sam powiedział, na faktach
opublikowanych w liście pana Tomasza Regli do prezydenta. A sąd uznał, że to są kłamstwa i pomówienia. W związku z powyższym cała ta przeciwna konstrukcja kłamstwa, pomówienia zwaliła się.